Hejka! Cześć! Witajcie w kolejnym filmie. Z okazji 3000 subskrypcji postanowiliśmy przyjść do Was z filmem, w którym odpowiemy na 5 pytań dotyczących naszej twórczości na YouTubie. Zapraszamy do oglądania. Zostaliśmy poproszeni o nagranie odpowiedzi o naszej historii na YouTubie, jak to się wszystko zaczęło i postanowiliśmy odpowiedzieć Wam na taki tak. Tak, mamy 5 pytań. Bardzo dużo osób zaczęło do nas pisać właśnie w wiadomościach prywatnych, żebyśmy nagrali coś takiego. Dlaczego zdecydowaliśmy się w ogóle nagrywać film, dlaczego założyliśmy kanał, dlatego nagrywamy i będziemy mogli Was odsyłać do tego filmu. Więc pierwsze pytanie. Kanał założyliśmy 30 marca 2017 roku. Ale pierwszy film, i to był vlog, z tego co pamiętam, tak, dodaliśmy 27 maja 2017 roku, czyli przez 2 miesiące zbieraliśmy odwagę chyba, tak, żeby wrzucić film. 2 miesiące zbieraliśmy odwagę, żeby pokazać nasze twarze po prostu publicznie na YouTubie. Tak. Także już jesteśmy, prawie zaraz będzie 2 lata. Tak. Niedługo będzie już 2 lata. Drugie urodzinki. Taką naszą inspiracją do nagrywania filmów na YouTube była chęć pokazania znajomym i rodzinie tego, jak my tutaj sobie w tej Norwegii radzimy, jak nam się tutaj żyje, jak wyglądają tutaj okoliczne miejsca, jak wyglądają jakieś wioski, miasta. Po prostu chcieliśmy utrzymać tak jakby bliską relację z rodziną i znajomymi, żeby nie było takiej rozłąki, nazwijmy to. Tak, no pytali nas, jakie tam są widoki, czy naprawdę jest tak pięknie, jak opisują wszyscy, jak pogoda wygląda. Tak, także to była pierwsza kwestia, a drugą kwestią było to, kiedy już zaczęliśmy nagrywać filmy, bo zaczęliśmy od vlogów, to wpadliśmy na taki pomysł, że może fajnie byłoby zacząć nagrywać filmy takie stricte informacyjne, czyli przekazujące informacje odnośnie spraw urzędowych, tak, jakichś ciekawostek. Ogólnie rozpoczęcia życia tutaj, tak, w urzędach, jak tam coś pozałatwiać, bo przed wyjazdem my szukaliśmy informacji w internecie właśnie na temat Norwegii, różnego rodzaju właśnie takich spraw urzędowych, jakie dokumenty na przykład dobrze by było z Polski zabrać, które ułatwiłyby nam start tutaj i przejście przez te wszystkie urzędowe sprawy. I za wiele tych informacji w tamtych czasach nie było. Właśnie. I stwierdziliśmy, że zaczniemy nagrywać też takie filmy informacyjne, żeby pomóc naszym rodakom, którzy chcą tutaj przyjechać, którzy myślą o wyjeździe do Norwegii, albo też może przydadzą się osobom, które już tutaj są, ale mają problemy z załatwieniem czegoś i też szukają informacji w sieci odnośnie tego swojego problemu, także to było naszą inspiracją również. Cóż Wam możemy powiedzieć o naszych pierwszych filmach? Na pewno patrząc na nie z perspektywy czasu, nagralibyśmy je inaczej, zmontowalibyśmy je na pewno inaczej, ale no takie były nasze początki. Tak, 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 tak zaczynaliśmy, takim sprzętem wtedy dysponowaliśmy, tyle mieliśmy odwagi, ile na tych filmach widać i i otwartości do nagrywania. Dzisiaj wygląda to już po ponad setce filmów troszkę inaczej. Mamy troszkę inny sprzęt. Tak, mamy lepszy jesteśmy sprzęt. Bardziej otwarci przede wszystkim. Tak, jesteśmy bardziej otwarci, mamy lepszy sprzęt. Też wiele nauczyliśmy się przez ten czas odnośnie ogólnie Paweł, czy montażu, czy tego jak ustawiać kamerę, pod jakim kątem. Wiecie, takie rzeczy, o których na początku w ogóle nie myśleliśmy, tak, nie mieliśmy pojęcia. Kiedyś był po prostu tryb automatyczny, teraz tryb automatyczny jest sporadycznie, bardzo często korzystamy z ustawień manualnych. Tak, ale czy może ktoś się będzie zastanawiał albo zada nam takie pytanie, czy oceniamy je dobrze czy źle. Myślę, że tutaj nie można tak jednoznacznie powiedzieć, bo no, tak jak powiedziałam, każdy jakoś zaczynał i nawet ci youtuberzy, którzy mają teraz po 1 000 000 subskrypcji, jak zobaczycie ich pierwsze filmy, albo nawet jeżeli się cofniecie, nawet nie do pierwszych filmów, ale na przykład ktoś jest na YouTubie, nie wiem, 10 lat, a cofniecie się 5 lat wstecz, to też zobaczycie dużą różnicę w tych filmach teraz, a kiedyś, także bo to jest akurat taka platforma, na której się każdy rozwija, każdy stara się być jak najlepszym i żeby wszystko jak najfajniej się oglądało.
Taka? I czy się wstydzimy filmów, które kiedyś nagrywaliśmy, bo też takie pytania padają, to się nie wstydzimy, bo tacy byliśmy, tacy jesteśmy. Zmieniła się tylko ta otoczka techniczna i może ta nasza odwaga, tak. No i te sugestie od Was, widzów, komentarze też nam pomagają te filmy tworzyć lepsze. Ale oglądamy je z sentymentem i z uśmiechem na twarzy. Może kiedyś nagramy taki odcinek, jak reagujemy na te nasze stare filmy. Napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli taki film. A ja jeszcze dodam na koniec odpowiedzi na to pytanie, że takie filmy sprzed roku, sprzed dwóch lat, to zawsze będzie dla nas świetna pamiątka i wspomnienia. I na pewno ich nie usuniemy. Tak. Taką najszybszą odpowiedzią na to pytanie jest to, że w naszym życiu najbardziej zmieniła się ilość wolnego czasu, bo tworzenie filmów stało się naszym hobby, robienie zdjęć także bardzo dużo naszego czasu zabiera, ale my się bardzo z tego cieszymy. I jeszcze taką bardzo przyjemną rzeczą, która dzięki YouTube'owi w naszym życiu się stała, jest to, że poznaliśmy bardzo wiele interesujących osób, zobaczyliśmy bardzo wiele ciekawych miejsc. No i to wszystko powoduje to, że mamy fajne relacje, mamy fajne kontakty tutaj w Norwegii. Coś, czego inne osoby będące tutaj o wiele dłużej od nas nie mają, nie poznały jakichś tam innych twórców internetowych, nie poznały jakichś gazet, stacji radiowych. Tak. Także myślę, że to, że właśnie czas i to, że poznaliśmy właśnie dużo, dużo osób fajnych, ciekawych osób, także oceniam te wszystkie nasze zmiany, które zaszły przez te prawie dwa lata na plus. Tak, i oczywiście żadnej zmiany, jaka zaszła w naszym życiu przez nagrywanie filmów na YouTube, nie żałujemy. Dokładnie. Bo głównie są to same plusy. Także łapka w górę dla YouTube. Tak. Myślę, że taką pierwszą i najważniejszą radą jest po prostu to, żeby się odważyć, nagrać film, wrzucić film. Może nawet nie od razu z myślą, że ten film wrzucimy na YouTube'a, ale jeżeli myślicie o tym, żeby zacząć tą swoją przygodę właśnie z filmowaniem, z wrzucaniem filmików, to fajnie, żebyście odpalili sprzęt, niezależnie jaki macie, czy jest to aparat, kamera, czy telefon, i żebyście wymyślili sobie jakiś temat, na który chcielibyście pogadać, który chcielibyście przekazać dalej, usiąść i po prostu przed tą kamerą porozmawiać, przekazać te informacje, i wtedy na pewno wiele osób już, myślę, że na tym etapie zda sobie sprawę, czy chce dalej w to iść, czy jednak bycie przed kamerą i mówienie do kamery nie jest tym, w czym czują się dobrze, z czym czują się komfortowo. Oczywiście z czasem ta odwaga do mówienia do kamery do Was wzrasta, bo tak jak nasze pierwsze filmy też nie były jakieś w sensie takim, że nie byliśmy odważni, obyci z tą kamerą. Tak, to bo na nasze pierwsze filmy zauważyć. Były kierowane do rodziny i to rodzina, osoby, które nas znają, były pierwszymi odbiorcami naszych tych relacji, tych tworów YouTube'owych. I to one nam mówiły, że no tu jesteście naturalni, tu mówicie trochę za cicho, tu troszkę za głośno. Odwagi więcej. I to była dla nas taka nauka i takie tipy, które później z czasem wykorzystywaliśmy i które stały się w pewnym momencie standardem. I tak samo, jeżeli ktoś na YouTubie zaczyna tworzyć, to też wiemy o tym, że ich pierwszym takim gronem odbiorców będą znajomi i rodzina, czyli te osoby, których najlepiej znają, i te osoby, od których krytyki tak bardzo się nie boimy. A tak naprawdę kolejną ważną radą jest to, żeby na YouTubie nie bać się krytyki, bo jeżeli otrzymujecie krytykę od rodziny, od osób, które Was znają i od bliskich znajomych, to jest to krytyka taka budująca, potrzebna. Jeżeli krytykują Was na YouTubie osoby, które Was nie znają, to taka krytyka jest w pewnym stopniu bezwartościowa. Tak, jeżeli nic nie wnosi do Waszych filmów, w sensie, że ktoś tam, nie wiem, mówi Wam, że jesteście brzydcy czy coś tam, to olewajcie to. My nasze pierwsze filmy też wysyłaliśmy do znajomych i pytaliśmy, słuchaj, czy to jest okej? Czy ładnie wygląda? Czy coś byś zmienił, jak muzyka? Także nie było tak, że wrzucaliśmy pierwszy film z taką myślą, że o, super to zrobiliśmy, na pewno będziemy mieli bardzo dużo wyświetleń i wszystkim się spodoba. Też tak, mieliśmy dużo i do tej pory z Wami, widzami czy ze znajomymi konsultujemy niektóre rzeczy, bo jesteśmy ciągle małym kanałem, powolutku się rozwijamy, z czego się bardzo cieszymy, oczywiście z rozwoju każdy się cieszy. I nasze rady są takie proste, standardowe. Tak, no to
powiedzieliśmy. Odwaga przede wszystkim, nie banie się tej krytyki i tak, patrzenie na to. Głównie te dwie rzeczy. A wszystko przychodzi później z czasem. I myślę, że cierpliwość też. Tak, cierpliwość, żeby czasami lepiej jest zrobić jeden film troszkę lepszy niż robić na przykład 5 razy w tygodniu filmy takie po prostu, żeby były. No i musicie też zwrócić uwagę na to, że na naszym przykładzie my jesteśmy prawie 2 lata już na YouTubie i mamy grono 3000 widzów. Dla jednych będzie to dużo, dla jednych będzie to mało. Dla nas jest to ilość bardzo duża, za co jesteśmy serdecznie i ogromnie wdzięczni. Nie wyobrażamy sobie, że teraz mielibyśmy wyjść z domu i nagle stałoby 3000 osób. I mielibyśmy do nich mówić. Ja bym chyba nie wyszła. Ale właśnie... wszystko powoli, małymi kroczkami. Nie oczekujcie, że wrzucicie 2 filmy na YouTube i będziecie mieli już, nie wiem, 1000 czy 2000 subskrybentów. Z nami też na początku tak było, że wrzucaliśmy filmy i mieliśmy tam grono 10 osób, 50, potem zrobiła się 100 i w pewnym momencie ze 100 zrobiło się 500. Tak, czyli odwaga, patrzenie na krytykę przez, tak powiedziałabym, palce, może tak powiedzmy, i ta cierpliwość, dużo tak. Cierpliwości. Te 3 cechy są najważniejsze. 3 rady od nas, od 3 posypanych. Rady. Posypanie radzą. Tak, posypaliśmy 3 radami. 5 pytań jest już za nami i my postanowiliśmy do naszej małej, takiej wspólnej YouTube'owej zabawy zaprosić aż 5 twórców z YouTube'a. A są nimi... Natural Crew Vlog, Nasz Mały Świat, Frograf, Magdalena Augustynowicz i Kaloszki. Na Fiordzie. Oczywiście podlinkujemy Wam ich kanały na dole, także... Zajrzyjcie koniecznie. I dajcie znać, że są typowani do odpowiedzenia na te właśnie 5 pytań. Dziękujemy, że byliście z nami. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie za te ponad już 3000. I widzimy się w kolejnym filmie. I do tej 5, którą wybraliśmy, czekamy na Wasze filmy. Szybciutko. Dokładnie. Do zobaczenia. Hejka.